Volksturmistów jest zamaskowana radziecka armata ZIS-2 kaliber 57 mm. Niemcy w 1941 roku zdobyli bardzo dużą ilość sprzętu radzieckiego i wdrożyli bezpośrednio ją do swoich oddziałów, które były bardzo przydatne, pomimo że to działo 57 mm już w 1945 roku nie mogło wyrządzić szkody oddziałom pancernym, ale bardzo nadawało się do zasadzeń, szczególnie na lekkie pojazdy. Widzimy zmotoryzowany działon Armii Czerwonej z holowaną armatą przeciwpancerną ZIS-3 kaliber 76 mm. Było to działo, które było podstawowym działem wykorzystywanym do niszczenia punktów oporu, a także niemieckich pojazdów. Widzimy wymianę ognia, zwiadowców charakterystycznych, ameba, kombinezonach maskujących i działon, który jest wyposażony właśnie w armatę ZIS-3 oraz w amerykańską ciężarówkę GMC, która została dostarczona w ramach pomocy Land-Lease dla oddziałów Armii Czerwonej. Działon rosyjski ustawia się pod ogniem nieprzyjacielskim, ustawia się do walki. Taka dosyć odważny sposób niszczenia stanowisk niemieckich, ale bardzo, bardzo skuteczny. Niestety bardzo często były przy tym bardzo duże straty po stronach Armii Czerwonej, ale jak już wiemy, Armia Czerwona w tamtym okresie nie musiała liczyć się ze stratami. Liczył się tylko wynik. Działon czerwonoarmistów szykuje się do otwarcia ognia. Żołnierze niemieccy widzą, że jest to tylko rozpoznanie, udając zaskoczyć ogniem i niszcząc armatę, i niszcząc ciężarówkę GMC, oszczędzają amunicję, ponieważ tej oddziały niemieckie już mają bardzo mało i czekają na następny ruch ze strony czerwonoarmistów. Widzimy po stronie czerwonoarmistów także panie w umundurowaniu, są to sanitariuszki. Pod koniec właśnie było to bardzo powszechne. Działon ZIS-3 w końcu otworzył ogień i rozpoczyna się pojedynek artyleryjski pomiędzy tymi dwoma armatami. Żołnierze niemieccy nadal czekają na posiłki. Prawdopodobnie gońcem albo przez radio zostało wysłane zawiadomienie: mamy kontakt z nieprzyjacielem, prosimy o wsparcie. Mamy nadzieję, że oddział niemiecki gdzieś tutaj ma jakiś ruchomy odwód. Żołnierze czerwonoarmiści zepchną ten oddział z wysuniętego stanowiska ogniowego. Charakter walk na Pomorzu i szczególnie na Kaszubach był bardzo dynamiczny, ponieważ ukształtowanie terenu temu sprzyjało, a także charakter działań. Niemcy nie mieli miejsca i nie mieli takich sił, aby stworzyć jednolity front, więc działali poszczególnymi kampfgruppe. I właśnie tutaj widzimy odwód takiej kampfgruppe, grupy bojowej w postaci czołgu średniego Panther razem z zmotoryzowanym odwodem na ciężarówkach Mercedes, na samochodzie sztabowym oraz ciężarówce do przewozu, przystosowanej do przewozu piechoty. Czerwonoarmiści, widząc jeszcze jedną ze sprawnych panter po stronie niemieckiej, postanowią się wycofać. Zdają sobie sprawę, że nie są w stanie odeprzeć tego kontruderzenia ze strony żołnierzy Wehrmachtu. Widzimy lewa, oddział niemiecki dzieli się na dwa plutony. Jeden pluton obchodzi stanowiska niemieckie. Pantera otwiera przyduszający ogień w stronę czerwonoarmistów. Czerwonoarmiści ponoszą straty, wycofują się na pozycje wyjściowe. W tym czasie Pantera okłada ogniem tutaj pozostałości stanowisk.
niemiecki. Pantera rusza do ataku. Za Panterą gwardzieży pancerni, którzy mieli za zadanie ochraniać tą, tak naprawdę tą Panterę przed ręcznymi środkami przeciwpancernymi. Lewy pluton rusza do natarcia, a grenadierzy za Panterą, kryjąc się przed ogniem broni małokalibrowej, osłaniają ją, aby żaden z czerwonoarmistów nie podszedł na przykład z ręcznym granatem przeciwpancernym, który mógłby spowodować może nie zniszczenie, ale na pewno unieruchomienie tego cennego dla strony niemieckiej pojazdu. Czerwonoarmiści ostrzeliwują się i widzą, że bez wsparcia pancernego, które na pewno gdzieś działa tutaj w okolicy, nie będą mogli odnieść sukcesu i nie będą mogli zdławić tej pozycji. Te liczne kontrataki ze strony Niemiec były bardzo bolesne i bardzo dotkliwe dla strony radzieckiej, dla strony czerwonoarmistów. W momencie, kiedy po stronie niemieckiej walczyły zaprawione w bojach jednostki, bardzo często złożone z weteranów, którzy za sobą mieli kampanię na wschodzie, to nawet nieliczne oddziały niemieckie były w stanie powstrzymać przeważające siły czerwonoarmistów. Oddział niemiecki, dowódca oddziału niemieckiego dokonuje rozpoznania, zostawia piechotę na linii czujek i rozkazuje czołgowi tej najcenniejszej broni po stronie niemieckiej, aby wycofała się i nie narażała się chociażby na ogień samolotów szturmowych przeciwnika, które polowały na te pojazdy wręcz indywidualnie. Mogą Państwo podziwiać, replika czołgu średniego Panther, w pełni sprawna, w pełni strzelająca, jak się mogliśmy przekonać. Już wkrótce w kinach będzie można ją podziwiać na ekranie filmu Miasto 44, traktującym o powstaniu warszawskim. Pantera wycofuje się z powrotem w miejsce wyczekiwania, ponieważ może zostać wezwana na inny odcinek frontu, tam gdzie udałoby się czerwonoarmistom dokonać wyłamania. Piechota niemiecka zostaje wycofana na główną pozycję zasadzki, aby nie marnować sił, nie rozpraszać tych środków. Część żołnierzy przeszukuje rozbitą ciężarówkę i w tym momencie zostaje ogłoszony alarm przeciwpancerny dla Związku Niemieckiego, ponieważ czujka dostrzegła ugrupowanie pancerne przeciwnika w postaci prawdopodobnie czołgów T-34-85 produkcji radzieckiej, chociaż być może zawsze mogły wyjechać czołgi amerykańskie Sherman, które były dostarczane w ramach pomocy Land-Lease dla oddziałów Armii Czerwonej. Żołnierze niemieccy zajmują stanowiska przeciwpancerne, są wyposażeni w podręczne środki przeciwpancerne, jak pancer Fausty, pancer Szreki. Pantera szykuje się do uderzenia bok i, proszę Państwa, na pole bitwy wjeżdża czołg T-34-85. Niestety pozbawiony desantu piechoty i w bardzo prosty sposób może stać się ofiarą ataku żołnierzy niemieckich wyposażonych w środki przeciwpancerne, albo też zostanie zniszczony przez Panterę, która już szykuje się do otwarcia ognia. Za pierwszym czołgiem o numerze bocznym 214 wjeżdża na pole bitwy kolejny czołg T-34-85 i, proszę Państwa, dwa czołgi T-34-85 już jest groźny i ambitny przeciwnik dla jednego czołgu typu Panther, ale jak wiadomo, załogi pancerne, załogi niemieckie były dużo lepiej wyszkolone i nawet stosunek 2 do 1 dawał możliwość zniszczenia tych
czołgów. Pluton Armii Czerwonej idzie do natarcia. Niestety czołg T-34 został zniszczony. Drugi czołg próbuje odskrzydlić Panterę i wie tylko, że dowódca tego czołgu wie, że tylko i wyłącznie natarcie może przynieść sukces, zanim dowódca czołgu Panter po pierwsze spostrzeże ten manewr i zdąży przeładować. W tym terenie bitwy pancerne toczyły się właśnie bardzo często na takich najbliższych odległościach, gdzie w normalnym płaskim terenie byłoby nie do pomyślenia, żeby czołgi podjechały tak blisko siebie, ale tutaj, gdzie właśnie mamy liczne wykroty, to bardzo często było dokonywane, a czołgi T-34-85 właśnie miały tylko i wyłącznie szansę z pojazdami pancernymi typu Panther lub Tygrys, właśnie wjeżdżając, praktycznie taranując te pojazdy i aby uzyskać przebicie, musiały zbliżyć się bardzo, bardzo blisko. Strona niemiecka wycofuje się na dalsze pozycje, opóźnienie, następuje ewakuacja rannych, a pluton Armii Czerwonej próbuje obejść pozycje niemieckie, ponieważ zdają sobie sprawę, że pomimo zniszczenia czołgu niemieckiego, tam jeszcze może czaić się zasadzka na żołnierzy, a także na czołg, który ruszył bez ochrony piechoty do frontalnego natarcia. Następuje przeformowanie, pluton zwiadowców wysuwa się na czoło, czołg czeka na wsparcie, aby nie stać się ofiarą tutaj jakiejś kolejnej zasadzki przygotowanej przez żołnierzy niemieckich, a musi jeszcze nastąpić czyszczenie okopów, ponieważ bardzo często nawet po wycofaniu pojedynczy żołnierze armii niemieckich zostawali, aby na przykład razić granatami przeciwpancernymi czy pancerfaustami pojazdy Armii Czerwonej. Widzimy zwiadowcę radzieckiego uzbrojonego w miotacz płomieni. Jest to broń bardzo, bardzo skuteczna na krótkie odległości w zwalczaniu różnych pozycji umocnionych i widzimy tutaj następuje ostateczne zniszczenie tej zasadzki, ostateczne wypalenie tak naprawdę tego schronu, bunkra, który tam się znajdował. Miotacze płomieni były bardzo skuteczne, ale niestety ci żołnierze musieli podejść na bardzo bliską odległość, ponieważ zasięg skuteczny był od 20 do 50 metrów, co zmuszało tych żołnierzy do podejścia bardzo bliskiego, a żołnierz uzbrojony w miotacz płomieni, niosący na sobie butlę z mieszanką zapalującą, był bardzo często celem, szczególnie dla snajperów, a trafienie w taką butlę kończyło się eksplozją takiego zbiornika, co mogło obrócić się przeciwko tym zwiadowcom Armii Czerwonej. Pozycja niemiecka została zdobyta. Oczywiście nie mogło zabraknąć tego czerwonego sztandaru, który został wniesiony na ramionach czerwonoarmistów aż na Berlin w marcu 1945 roku. Żołnierze Armii Czerwonej wkraczają do Gdańska, a w maju zdobywają Berlin. Następuje sprawdzenie pola bitwy, przeczesanie pobojowiska, wyszukanie maruderów lub rannych po stronie niemieckiej i żołnierze Armii Czerwonej po takiej walce ładowali się na kolejne czołgi, kolejne ciężarówki, które były dostarczane i
udawali się w dalszą podróż na wschód, na zachód, aby zdobyć Berlin. Proszę Państwa, inscenizacja dobiegła końca. Duże brawa dla rekonstruktorów. Przygotowanie takiej inscenizacji z koordynacją aż trzech ciężkich pojazdów to jest naprawdę majstersztyk i wymaga wielkiego zaangażowania po stronie rekonstruktorów, organizatorów, pirotechników, jakże i kierowców tych maszyn. I dla nich największe brawa, bo przy zamkniętych włazach naprawdę bardzo, bardzo mało widać i trzeba bardzo, bardzo uważać. Zapraszamy rekonstruktorów do przejścia przed publicznością, aby można było...
jest spokojne. Potargane.